Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Apex Legends. Dzisiaj w nietypowym miejscu, bowiem są walentynki, a walentynki oznaczają, że moja żona jedzie do miasta się relaksować, a ja zostałem z córką i muszę jej pilnować, co nie jest oczywiście źle spędzonym czasem. Ale wczoraj spędziłem czas w Apexie, bo jest nowy walentynkowy event i spędziłem ten event walentynkowy z Seto, ale nie tylko. Także z Łosiem, kochani, tym się nie bawimy. I proszę Państwa, jeżeli macie ochotę pograć, to jest doskonała okazja, ponieważ dużo więcej punktów doświadczenia zdobędziecie. I jak wejdziecie na serwer w dowolnym momencie, to dostaniecie specjalny znacznik. Ten znacznik, takie serduszko, możecie sobie to na sztandar założyć i będziecie mieli taki dowód na to, że jesteście pełni miłości. Oprócz tego, także został uruchomiony specjalny event dwuosobowy, więc możecie grać mapę w duetach, co jest rzeczą nietypową, bo normalnie w Apexa, każdy o tym wie, gra się trójkami. A ja lubię takie różne odmiany. Tak zatem, żeśmy z Setem podjęli wyzwanie dwuosobowe jako walentynkowa para. W związku z tym w ogóle jak się gra z drugą osobą ciągle w trakcie trwania tego eventu, to jeszcze są jakieś dodatkowe bonusy do punktów doświadczenia. Zatem, jeżeli macie jakąś przyjazną duszę, sympatię być może, no to jest świetna okazja. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bawcie się dobrze, nasze osiągnięcia jak zwykle fenomenalne. Jeszcze jedna ważna informacja, właściwie nie, ważna informacja jeszcze jest w opisie, możecie sobie sprawdzić tam linki do wszystkich ważnych, interesujących rzeczy i być może do takich, o których nie powiedziałem. I gdybyście byli ciekawi, dlaczego mam taki seksowny głos i tym bardziej seksowny wygląd, to nie tylko ze względu na walentynki, ale mam grypę. Mam nadzieję, że to jest tradycyjna Polska bez korony. Co my możemy tutaj osiągnąć w tych walentynkach? Czy tutaj będą jakieś fajne, na przykład, nie wiem, serduszka do zbierania czy coś? Nie wiem, co to, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. No pod nami lecą dwóch. Tak, trzech, widzę. Znaczy to... dwie grupy. Polecimy tam sobie. I się na nich zniszczymy ich teraz. Myślisz, że tutaj grają sami... Rozdzielaj się, Seto, ja cię pierniczę, z tobą to jest zawsze to samo. Kiedy ty się nauczysz? No, o co ci chodzi, Rok? Spokojnie. No, że walentynki walentynkami... Tak? Trzymamy się za rękę. No, to wygląda. Mamy się za rękę. To nie powinno być możliwości rozdzielenia się w locie. To jest Battle Rorare. Tu trzeba grać razem. Chodź, co to zniszczymy ich. Ja jeszcze obskoczyłbym tutaj te... Idę. Losy. Następny pierścień jest daleko. Tylko tu niestety możemy trafić na, wiesz... Na kogo? Na mocarzy, którzy mają rangi dużo wyższe niż my. O, typy! Kurde, nie mam granatów. Granat? Musiałeś go wkurzyć? Uciekł. Dobrze. Załatwiliśmy tu wodę. Tak jest. I to jest właśnie ten sprzęt, po który żeśmy szli. To dobry sprzęt. Tak jest. To obserwuję sytuację w takim razie. Nie podejmuję pochopnych decyzji. Ja patrzę te niebieskie, ale tam nic nie ma. O, blisko. Koki, całkiem blisko. Fajne. Tak. Widziałem. Ucieka jeden. Do samochodziku wejdzie niebieskiego? Żeś go położył? Tak. Kurde, dawaj go. No. Dostałem dwa strzały. No za blisko byłeś. Za blisko byłeś, za blisko, ja byłem na blisko. No bo on miał speed tego miał. No jak się nazywa to? Peacekeepera, nie? Wiesz czego mi brakuje w Apexie? Czego leżenia na ziemi, czołgania się. Nie, no to już byłoby. Ej, lecimy na ciepłownię? Patrz, tam będzie zadyma. No możesz, no. Tam, gdzie jest ten niebieski promień miłości, no bo jako, że to walentynkowe... Tego to... nie wyskakuj, wiem, bo przelatujemy przez... A nie dobra, spali nas to, jak... Czekaj. Wyskoczy... Ty! No. Spoko. Jezus Maria, myślałem, że wyskoczysz... O. Nie zrobiłbym nam ty, tego. Ty, spalenie jest! Jeden był ma spalenie. Wykrwawienie, spalenie.
Dwa teamy pod nami. Pełne miłości. Cztery teamy pod nami. To polecimy tam dalej. Rozdziel się za to. Ja polecę tam troszkę dalej jeszcze. Nie do lawy, nie do lawy, proszę! Okej. Kurde, nie wykazaliśmy się odwagą, ale trudno było, bo oni szybciej lądowali. Jezus Maria, no naprawdę dwie miejscówki i żadnej broni. Czyś dwie miejscówki obskoczył? No. O! O! Czekaj, plecy! Nie strzelają do mnie, ale coś jest strzały. Tak. Strzelają się tutaj blisko. Mam plecaczkę na tym, na przyczepie. Okej. Okay. Pozabijali się. Strzelamy do nich? Bardzo? No tutaj. Tutaj są gdzieś. Powiększenie ciężkiego magazynku. Tutaj. Umarł mu pancerz. A poszedł tam na lewo? Nie, został w tym budynku, wiesz? Nie, jest jeden za tym. Tu. Atakuje. Tam jest fioletowy. Nie mam celownika żadnego, mam kolimator, kurde, tam nic nie widzę. I oni mają jakiś celownik, to we mnie przycelują jak nic. Przechodzi na prawo jeden. Przebiegają na prawo. Plecy! Lewej za skrzynką. Kurde, tych mamy. Plecy mamy jeszcze, o shit. Dobij go. Jeszcze plecy. Kurde. Ładuję tarczę. O, tu jest. Ach, shit. Ajajajajaj. Ale nas w kleszcze wzięli. Ja. Kurde, no nie zdążyłem się nawet wyleczyć. Niech to szlak. O, ja jestem dowódcą skoku. No to lecimy tam, panie. Tak, o, widzę, że od razu ma chaos, kurde, na głęboką wodę. Może gdzieś tak cztery rony, tak cztery. No tak w ramach rozgrzewki, nie? Mamy ekipę jednego gościa po prawej stronie. Widzę. Dwóch są rozdzieleni już. O kurwa, zeskoczyłem. Oh shit, guys, wylądowałem na dachu. O ty kurde, gałganie. Dajesz radę, se to dajesz radę? Jesteście, idę do was, idę tak do średnio was. Bym powiedział, tak średnio. Idę do was. Co? Ty, jaki ty, skąd bym wiedział, że ja tu jestem? Jestem pod ostrzałem. Tu jest. Dajcie go. Dobrze. Dobrze, dobity, chodź tu, dobra. Ale na początku nie mogłem się wstrzelić w niego, ale potem jakoś weszło. Pilnuję schodów jak coś. Ja się może podleczę. To jest snajperka na tym. Ktoś tu się turla. Tak. Co? Następny pierścień nie jest zbyt ważny. Oni chyba biegają u nas po budynku. Tak. Teraz się trochę boję zamknąć. Jest? Czołosiu, bo ja się kurde leczę. Ale jest napierdnięcie muchy. Jest u góry napierdnięcie. Idź se to go tam dojeć. Idź go dojeć. Ty, ale blok jest. Gdzie on jest? Dojedźcie go. Przed na górę. Pobieg tędy. To łosia podniosę. Dobrze. Nie, bo on był taki kurwa. Zgubiłem go. Ajajaj. Dziękuję. Zmyślałem, o skończy. Kurde, no nie widzę ich. To jest kamizelka, Seto, weź sobie kamizelkę, bo ty nie masz nic. No, już idę. Muszę sobie, kurde, ten... Czułość na... Kurwa, zabił mnie na raz! Co to jest? Tu jest? No to powo... Kurwa, jak pierd, jakim jestem drewnem. Przeładowuję. Piękny chwilę. Powalony, super. Seto, przyjdziesz? Seto!
Kur, zapiął, ja nie mam życia tyle. Dostałam. Asiet. Seciu. No ale co, no? Daleko byłeś od nas. No ale ja poszedłem po ten armor, któryś mi kurde podrzucił. A, super, on mi też rzucił. Ja poszedłem, wiesz, no bo mnie żeś zbejtował tym armorem, wiesz? Ja byłem w ogóle totalnie w drugim budynku. Nie miałem jak się szybko przedostać do was. Dobrze. Dobrze. Ta, jasne. Walentynki, święto dla chłopów. Chyba... Chyba nie. No, że możesz coś kupić. Możesz się świętować kupując coś. Na przykład czekoladki, biżuterię. Czy na pociąg lecimy? To był taki żarcik. Nie dolecimy nie, na pociąg. Nie, nie dolecimy. Ale był taki żarcik. Żona pyta męża, ej, co chcesz ode mnie na walentynki? A mąż do niej, trzymaj się z daleka od mojego portfela. To będzie dobry prezent. Kurde, gości jest dużo. Tak, tak, tak. Ja trochę zboczyłem. Są goście. Dobrze. Ja zboczyłem raczej wzrokiem. O kurde, to jesteśmy tak samo zboczeni, na to wygląda. Ty. Nie wiem, tak samo na pewno nie jesteście. Dobra, gdzie jesteście, Roki? Biegnę do ciebie. No tutaj jeszcze. No super, pociąg. Dwa. Te. Na pociągu ktoś był. To tu strzelał. Do ciebie. Tu są ziomeczki. Jezus Maria! Ła! O kurde. Spróbuję, uciekaj sobie. Do widzenia. Uciekaj. Zabiłem typa jednego. Bardzo. Ja już dołączam do tej akcji. Ja już zjeżdżam. Są już. Aaa, reload. Fuck. Obity jest mocno. O, jest robimy mocno egzekucję. Obity, to prawda? Oj, co to. Zostaliśmy sami. On jest mocno ranny, Rocky. Dobra, do widzenia. Dobra, co to odzyskuje? Co tam złotego ukradli? Nie wiem, nie wiem, ale potrzebuję... o, Spitfire by pięknie. Kradli złodzieje. Koniec amunicji prawie jest. Co tam Seto miał? Co za taki szmel zbierasz, no panie kolego, ile no, masz ale lat? Ja... Kurde stary, ja podniosłem dwie rzeczy się na tego czekać. Ja zaraz dołączę. Kurde, koleś miał fioletowy pancerz, musiałem trzy razy z niego, z tego, z Peacekeepera strzelić z bliska. No przepraszam, bo ja ukradłem ten pancerz. Nie, no co ty, nie ma o czym mówić w ogóle, ukradłeś i bardzo dobrze. Pierścień jest daleko, została minuta. Idziemy Seta ratować? Bo to niedaleko jest do ratowania Seta. Gdzie ten... Czekajcie, ja mogę chyba... A Seto tak nas zawsze ratuje? No pewnie, kurde, Seto jest pierwszy do ratowania. No. Mhm, kobiet z opresji chyba. O kurwa, o Kizes, kurwa na tym! On tu gdzieś, kurwa, rzucają granatami, matko boska! Na długo. Prawie wszystko nie trafiłem. Jak Parkinson. O! W środku! Kanuje obszar. Wjeżdżamy? W środku. Jest tu, kur... Kurwa, no, już na kolana! Wleciało. Trzech na raz wleciało. Jak to? O, trzech na raz do góry poszło. Rocky room, kurwa i tam, bagier! Kurde, no strzela to. Ale kurde, wombo-kombo. O kurwa, cały zespół tutaj. Ło, nie mam broni. Chowaj się, od razu cała drużyna jest. Kurwa, granaty rzucają. O kurwa, o to nie było mądre. Muszę trochę podładować osłony. Weszli czy nie weszli do nas? Nie wiem. Chodzą! Jest! Skąd? Na górze, nad nami. Dobra. Kurwa, żebym jeszcze coś trafił.
Peto, strzelaj do niego, kurwa, bo to... Zabijcie go, zabijcie to padło, z nim złoży jaja. Jest następny. Wyszedł. Padł. Może wiecie, muszę załadować ten zmienić. I zaraz cię podniosę. Mam tutaj fioletowy armor. Dziękuję. Na dole jest. O Jezus. Aj, kurde, podnoszą go na dole. Aj, podnieśli. Dobra, idę. O! Boże, jaki jestem daremny w tą grę, to ja nie mam pytań po prostu. No tu rok jeszcze walczy. No, potwór w ogóle. Masz. Kurde, no nie miałem tyle broni i tego sprzętu, żeby sobie z nimi poradzić. Ale jak tam wszyscy na klęczkach? O, ja tu kiedyś wpadłem do lawy. Kiedyś do lawy? Rozdzielmy się troszkę, gdzie, bo to... To jest jedyne miejsce? No tak, ale gdzie tu? Przecież nic nie ma. Tam jest mnóstwo typów, mnóstwo. No to widzisz, ej, to musi być. Nie przyjechali mnie tu przecież. Ja już jadę. No super, rzucę mi granatem. O, to super. Ja idę tam. Jeden leży. No what the fuck? Przeładowuję. Ja nie mam nic, kurwa, broni, panowie. Kolejni wrogowie załatwieni. No nie wstydź się, przywitaj się ze wszystkimi. Gdzie jest? Kurde, nie mogę strzelać z tego. Wróg załatwiony. Muszę trochę podładować. Wróg zapity. Longbow, półautomatyczny przynajmniej. Tu są typy. U mnie, a! Gdzie konkretnie se to? Pokaż. No, kliknij, chociaż tak mniej więcej. Przy mnie, celuje we mnie. Rzuca we mnie ten granat. Dobrze, i to wszyscy. Dobrze. Ło, jestem liderem. To jeszcze nie był mój czas. Jezus. No, to skoro wy żeście sobie z nimi poradzili, to ja już lecę. Ja idę na Zenka. Zobaczcie. Idziesz? Pewnie. Serio? No serio, będziemy na podcaście omawiali. Okej. No proszę, czempion załatwiony. Kurde, alternator, a nie mam ammo. Ty, ale to dobra wymianka była tutaj taka, nie? Oh shit! Co się stało? Po drugiej stronie ziomki widziałem, albo miałem zwidy jakieś, nie wiem, się przestraszyłem. Mówię, z trzema nie będę walczył, jak nie mam waszego wsparcia. Jak tam? No tam nie. A macie jakieś lekkie ammo? Kurde! Powiem wam kawał. Chcesz to? To? Mam amunicję. To nie, nie. Weźcie sobie. Proszę, rzuciłem amunicję. Pierścień się rusza. Męża. Kochanie, co mam założyć na plaży, by wszyscy zwracali na mnie uwagę? No mąż, załóż łyżwy. To jest dobre. Ty, ja ciekawe jak chcę wyglądać, jakby się chodziło na plaży w łyżwach. Uważajcie, bo za naszymi plecami mogą być jacyś kolesie, bo ja tam wydawało mi się, że coś widziałem. Za plecami. No jak tam, za plecami, dosłownie za plecami. Zrzut zaopatrzenia w powietrzu.
Czemu teraz tam pojechałem liną? Ma 18 pocisków. To wszystko idzie w kontrolne. No super, alternator no, ma 16. Jako lifeline używaj akceleratora, twoje ulto dużo, ult dużo pomaga. Jak? Akcelerator, jaki ma związek z moim ultem? Akceleracja. Aha, w sensie, aha, tak, tak, chodzi tak, ja dlatego... dlatego dostawał te tak, paczki, tak, tak, no. Nie, no to już teraz źle, myślałem, że chodzi o alternatora, wiesz. Specjalnie po to to podniosłem w sumie nawet. Lifeline to jest jedyna osoba, która to podnosi swoją drogą. To pogrzeb wdowa... Wow, panie oko mi wybiłeś. Jezu. Granat. Kto rzucił granat? Guys? Kontakt? No chyba tak, bo ktoś napierdziela granatami. Skąd? Musisz ich zaznaczyć? Tu! Kontakt z wrogiem. Ładuję osłony. A, z Free Fire'em wyszedł. Dwóch na moim. Przeciwnik na tamtej pozycji. Leci granat odłamkowy. 30 sekund. Jeden był obity, zbity miał ten armor. Dobra, idę. Zginie już, nie dobiję. Dawaj, Łosiu. Aj. Kurde, no nie, zginie, nie? Nie wierzę, że go Ty. Łosiu, gdzie on jest? Dawaj info. Muszę trochę podładować osłony. Połataj mnie, Doc. Łosiu! Lewa. Ja nie wiem, gdzie on jest, bo ja jestem zabity, ja widzę z twojego ekranu. Aha. No właśnie. Kurde, no to wów, myślałem, że wy jeszcze leżycie. Dobrze, przepraszam. Znaczy, no ja leżę już. Tam jestem powalony przez... Tam chyba ktoś był obok niego jeszcze. Oni się chyba stawiali tupie, tam. Tupie, tu. Był za z tym, za tą skrzynką. O tu. A, spierdziela. Ten nas pidzie. Tam go stawiają. Nie, jest powalony. A, dwóch jest. Jestem pod ostrzałem. Już powalonych, kurde, nieźle. Ale jeszcze dwóch tutaj jest, ten z którym się strzelasz i ten wielki, tak. Ten szybki. Ajaj. Kurde mol, tam były dwie drugie... Nie, no nie wiem o co chodzi, jak dwóch?